Proszę mi tutaj wejść. Aha, i będziemy mogli teraz sterować łódką oba analogami. Oj, to nie w tę stronę, kurde, gdzie ty płyniesz? Spajki, gdzie ty płyniesz? Nie w tę stronę. Jezu, jak ja płynę jak jakiś, nie wiem, kurde. Oh shit. Co to jest za kurde pływanie? No tutaj, dokładnie, tak, w tę stronę. Dobrze płyniesz. Szkoda, że ja nic nie widzę. O, dokładnie w te, dokładnie tak. Ale nie w tak. Jezus Maria. Spokojnie, jak byłem mały, kiedyś też się z tym męczyłem. Jak byłem mały, to kiedyś, mówię, też z tym się męczyłem, tak więc to nie jest nic nadzwyczajnego. O, nareszcie, kurde, dopłynąłeś. O, i ciasteczka, które nas wyleczą. Dobra. I znowu będzie pływanko. Weź skocz może. W tę stronę, odwróć się, spike. Dokładnie. I płyniesz. Dobra, o co tu chodzi? Tutaj coś się świeci. Chyba, że to trzeba tak szybko wpłynąć, ty. Może to jest też jakiś ten... Może to też na takiej zasadzie działa. Aż muszę zobaczyć. Potestujmy trochę. Kurde, nie tak. No tak to ja sobie co jedynie mogę w nosie podłubać. Szybko! Ty! Wpłynąłem! Haha! 300 IQ! Dobrze! To chana tu małpa! Ale ona mnie sklepała, ty! A, jak będę chciał z powrotem wrócić, to będę mógł coś takiego zrobić. Aha, dobra, okej, okay, kumam. W ogóle taka też ciekawostka, ale myślę, że wy to zdążyliście zobaczyć. Po czym poznać, kiedy małpa zachowuje się dosyć agresywnie w twoją stronę, to tylko wtedy, kiedy jej ten taki kogucik czerwony, wiecie, tak się dosyć, jakby to można powiedzieć, szybko zapala. I on tak miga wtedy, to wtedy wiadomo, że małpa będzie próbowała się za wszelką cenę bronić.
Ale to myślę, że ogarnęliście już. Nie no, muzyka jest tutaj taka wciągająca. W ogóle mi się kojarzy z wakacjami teraz ta muzyka, nie? Taki wakacyjny soundtrack. Czyżby tutaj coś było? Ty, małpa jest, ha! Kto by się spodziewał? Oj, mamy żyćko. Czyli dobrze. 100 trójkącików daje życie. Okej. Okay. Będę pamiętał. O ty kurde frajerze. Ja cię tu zaraz złapię, widzisz? Mówiłem ci. Ogólnie będę starał się robić tę gierkę na 100%. W sensie, żeby zabrać te wszystkie medaliony oraz te wszystkie małpy uratować. Aczkolwiek wiem, że może mi się nie udać. Więc... będę starał się, ale nie obiecuję. O, tak się umówmy. No i mamy ostatnią małpę, która tutaj na nas czeka. Frajerze, kurde, głupia roślinko, ty. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam spy... gdzie tu jest? Ale mi kurde pod sieć się kurde waliła, nie? Dobrze. Świetnie, bardzo dobrze, podoba mi się to. Poziom zaliczony. To zobaczymy, jaki teraz na nas będzie poziom czekał. Tu mamy ukończone, ale bez żadnego znaczka, więc to jest czas na Dark Ruins, czyli te mroczne ruiny, ciemne ruiny. Mamy ogólnie 13 małp do uratowania, znaczy do uratowania, do porwania i 4 medaliony oraz żeby zaliczyć ten poziom, musimy 6 ich co najmniej złapać. Kurde, zawsze mi się myli słowo złapać z uratować, porwać, whatever. Wiemy, o co chodzi. I tu już na samym starcie widzę, że kurde małpa nas wita w tych ruinach. Patrząc na ten poziom, przypomina mi się gierka Super Monkey Ball. Nie wiem dlaczego. Podobna sceneria jakoś. Ej, ale jak na soundtrack to mi się też kurde... przypomina Sonic CD, nie? Nie, żebym tutaj się chciał czepiać. Bo to dobry soundtrack, kurde, jest naprawdę, mówię autentycznie serio. Ogólnie pamiętam, że z tym poziomem mieliśmy kiedyś problem, ja i moi znajomi. Jak graliśmy. Nie wiem właściwie dlaczego. Ale pamiętam, że nas ta muzyka kiedyś triggerowała, nie? Jak żeśmy, kurde, ciągle game over tutaj łupali. Stare czasy, kurde. Czasami mam wrażenie, jakby to niedawno było. Tak ten czas szybko leci, powiem wam szczerze. Chyba nawet miałem z tym poziomem problemy, kiedy nagrywałem po raz pierwszy Ape Escape na kanale. Dobra, na razie odpuśćmy sobie tą małpę. Tutaj mamy priorytety do zebrania. Czyli trójkąciki. Nie wiem, jak one się... czy to są rąby, czy... znaczy... ta, rąby. Rąby inaczej wyglądają, zacznijmy od tego. Ale nie wiem, jak na nie mówić. Raczej wątpię, że jakieś takie znajdźki, typowo. No po prostu mówmy na razie na to takie magiczne trójkąty, które dają nam życie. Uwaga, bo tu przepaść. No i gdzie ta małpa spyliła? Ty, jaka cebula! Won mi stąd, kurde, cebulo jedna.
cebulaku, kurde. W ogóle grając w tę gierkę, to mam takie jakieś dziwne też... To będzie naprawdę głupie, co teraz powiem, więc przygotujcie się na dawkę cringu. Ale trudno, niech będzie. Grając teraz w tę gierkę, jakoś odnoszę wrażenie, jakbym cofnął się, kurde, naprawdę w czasie, jakby... Zamiast 2020 roku był, powiedzmy, ten 13. Albo 12. Nie wiem, dlaczego tak mam, szczerze powiedziawszy. Jakby grając w tę gierkę, mam wrażenie, jakby to były takie trochę początki YouTube'a. Bo ta gierka swego czasu była popularna w Polsce. Pamiętam, jak Bio ją nagrywał, chociażby na starym kanale iGamer. O, tutaj mamy jeszcze też pójście po takim tym... Boże, to się nie nazywa sznur. To jakoś miało swoją nazwę. Może mi się przypomni, to tutaj dam wam ten... nazwę tego, jak to się nazywało. O, przy okazji ciasteczka, które nas tutaj podtrzymują przy życiu. Dobra, tutaj nic nie ma. O kurde, ty, nie skacz tutaj. No, ale ta małpa cały czas tutaj, kurde, jest. Jakby nie mogła sobie już odpuścić. Ty, a może pobiegnijmy w drugą stronę i tak ją złapmy na gorącym uczynku. Ona tu skurczybyku jeden. Ale ją gonię, kurde, to jest małpa szybka jak błyskawica, bez kitu. No, nareszcie, kurde, złapana pierwsza małpa. Jezu, po jakim czasie, what the fuck. Nie, nie. Jezu, co ja zrobiłem najlepszego?